Jesteśmy teraz na podwórzu centrali artyleryjskiej. To jest obiekt opuszczony. Kiedyś to był obiekt taki administracyjny, półkoszarowy. Teraz to jest opuszczona skorupa, w pełni dostępna. No nawet dla eksploratorów, chociaż tutaj dla nich nic się nie znajdzie. Znajdzie się natomiast fajne miejsce na plan filmowy dla wideoamatorów. Dla amatorów krótkich serii, krótkich takich filmów. Etude horror. Horrorowych. Dlaczego? No sprawdźcie sami. Obracam ekran, żebym widział, gdzie idziemy. Zaczyna się niepozornie. Od taki korytarz, aczkolwiek w nocy to już może być ciekawie. Światła nie ma w ogóle. I teraz patrzcie. Włączę latarkę, bo bez tego kamera nic nie zobaczy, ja nic nie zobaczę. Zamurowane schody. Ściany były smolowane, zabezpieczone. Będę manipulował światłem, ale wiem, że migawkę mam już maksymalną. No koszary jak koszary. Administracja też się gdzieś tu mieściła, żeby nie robić sobie roboty z montażem. Po prostu za chwilę wykazuję wam tablicę, ale patrzcie, rozkład pomieszczeń idealny na horrory. A jakieś drzwi? To są drzwi do korytarzyka, chyba zarzewiałe. Patrzcie, ostatnie pomieszczenie z szerokim planem. Tu gdzieś może stać jakaś straszna postać. W narożniku może stać ta postać. Oczywiście wojsko 77 tutaj jeszcze bało, po czym skończyło. Wentylatorownia. Z tego co ja poznaję, bo wcale nie musi być. Przy świetle latarki dziwnie to wygląda. Widzicie tylko to, co latarka oświetla. Ale jest zajebiście. Zaraz kogoś wystraszę. To są te drzwi. Kolejne fajne pomieszczenia. Bardzo fajny plan. Patrzcie. O chuja, zobaczycie. Zalana kotłownia. Znaczy nie wystarczy. Wiedzę. Do palenia zwłok. Piece do palenia zwłok, albo co tam kto wymyśli. Wszystko. Chuj zalane i niewidoczne dla kamery. Szkoda. Wejście zaczyna się tak w lesie, znaczy w lesie. Jak skadrujesz odpowiednio, to będzie w lesie. Jeszcze górę zobaczymy. No i jest komin ciepłowni. Zmaskowanym niegdyś szybrem. Wietrzniki. A to pewnie przepompownia była. Jak widzieliście, zalane obecnie jest kotłownia. No oczywiście kupa śmieci, to nie patrzymy nawet. No. Nie wiem, czy zobaczymy, czy nie zobaczymy. No jak? Nasi tu byli. Jesteśmy uratowani. Ale bociana nie ma.
Miejsce na plan filmowy fajne, polecam amatorom. Gdybym miał grupkę aktorów, to sam bym tu coś skręcił. A na razie mam tylko jednego chętnego do kręcenia. I to w charakterze kamerzysty. No i ewentualnie koleżankę do kręcenia horrorów. Też znaleźliśmy z nią inne fajne miejsce. Ale to daleko od Helu, na drugim końcu Polski. No to jest droga prowadząca na Cypel. I stanowisko jest przy tej drodze. Ciekawym obiektem dla wideoamatorów może być to zapasowe stanowisko kierowania ogniem.